Witajcie ponownie, moi drodzy, w piątym już odcinku drugiego sezonu serii niepokojących reklam telewizyjnych. Dziś ponownie wyruszymy na poszukiwania tych nieco bardziej przerażających rzeczy, które niegdyś mogliśmy obejrzeć pomiędzy naszymi ulubionymi programami w telewizji. Nim zaczniemy, zostaw łapkę w górę pod tym filmem oraz subskrybuj kanał, jeżeli jesteś tutaj nowy, a tymczasem, moi drodzy, rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam was do oglądania. A zacznijmy już dobrze znanym nam wszystkim akcentem. Tym razem przyszła pora na ostatnią z czterech niepokojących reklam McDonalda z Japonii, o których mówiłem wcześniej. Ta zabiera nas na ciemną uliczkę, późną nocą. W tej scenerii dostrzec możemy przebiegającego przez uliczkę Ronalda McDonalda, który zaśpiewa swoją przerażającą, ikoniczną piosenkę. Tym razem pora przedstawić wam kolejną klasykę w temacie niepokojących reklam telewizyjnych. Jest to pochodząca z Niemiec, wyprodukowana w 2006 roku reklama kawy KFI, o ile dobrze to czytam. Jej akcja zabiera nas na wysokie miejsce, z którego podziwiać możemy piękny krajobraz, a kamera skupia się na jadącym samochodzie. Zapewne większość z was wie, co za chwilę nastąpi, ale dla tych kilku osób, które nie mają tego pojęcia, uwaga! Spot zakończy się tekstem: nigdy nie byłeś tak pobudzony. Kawa w dużej puszce. Reklam tego typu było jeszcze kilka, ale spokojnie, zajmiemy się nimi w kolejnych odcinkach tej serii. Niestety nie udało mi się dokopać do informacji mówiących, w jakim roku ta reklama została wyprodukowana, czy w jakim kraju była nadawana. Jednak patrząc na występujące w niej napisy, jestem pewien, że było to w krajach azjatyckich. Niestety nie jestem pewien, w jakim kraju dokładnie. Jeżeli ktoś z was miałby takowe pojęcie, sekcja komentarzy stoi dla was otworem. Sam spot prezentuje przygnębionego chłopca wracającego ze szkoły do domu. Wówczas z budy wyskakuje jego psi przyjaciel, który zaczyna zachowywać się trochę dziwnie. Po wygupach psa chłopiec staje się na powrót szczęśliwy, a sam spot reklamował pewne chipsy, bądź chrupki, nie jestem pewien. Dla mnie nie wydaje się to być jakoś bardzo niepokojące, jednakże dla wielu internautów widok tego psa oraz jego dziwnego zachowania może przyprawiać o dreszcze. コンソメパンチ。ポンチじゃないよ、コンソメパンチ。うまさが効いてるコンソメパンチ。コンソメ、コンソメ、コンソメパンチ。 Co do daty powstania tej reklamy również nie jestem pewien. Przedstawia ona rozmowę pewnej kobiety z lekarzem. Następnie zaś akcja nieco się zmienia. Przedstawiony zostaje główny produkt, który reklamuje owy spot. Produktem tym jest maska, która ma pomóc w treningu twarzy czy coś. Nie wiem, brzmi to troszkę dziwnie. Tak czy siak, wyobraź sobie, że wieczorem oglądasz telewizję i nagle pojawia się takowa reklama i widzisz osoby w tych co jak co, ale dość enigmatycznych maskach na twarzy. Zapewne będąc sam przed telewizorem, nie poczujesz się zbyt komfortowo. Well, how does this mask do that?
Well, if you can get the idea of what doing 8 sit-ups a second would do for your stomach, you have an idea of what Rejuvenic would do for your face. Because in essence, Rejuvenic does for the face what exercise does for the body. And the way it does that is there's a control unit that during a facial session actually sends an impulse up to the zones in the mask and actually activates the face and skin to exercise, tighten, and tone. So we like to say that's a lot of face-ups. This is doing it 8 times a second. During a facial toning session, the system delivers a mild impulse generated by a tiny 9-volt battery from the control unit. These impulses are directed to the specially designed gold-plated facial cushions of the patented facial mask and actually activate the face and skin to exercise, tighten, and tone through each of the 12 facial zones. These impulses start in the forehead facial zone and about every 20 seconds automatically move one zone at a time through each of the 12 facial zones. These zones are specifically designed to handle the major problem areas of the face. The system automatically repeats this process a total of 4 times during your 15-minute facial workout. The result is not only a more toned, youthful-looking face, but also a face that looks and feels fresher, more vibrant, with that healthy, rosy glow. Co do tej reklamy, nie jestem w 100% pewien, co tak naprawdę reklamuje, ponieważ ponownie nie rozumiem języka tej reklamy. Grupa osób jedzie samochodem po wyjątkowo zaśnieżonej drodze i spotyka kobietę stąpającą nieopodal nich. Kobieta wkrótce atakuje, a ja osobiście powiem uwaga na jumpscare. No i to już tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego filmu do końca. Jeżeli Ci się spodobało, to zostaw pod nim łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem, jeżeli jesteś tutaj nowy. Obejrzyjmy poprzedni film, wyczekuj także tych następnych. Wpień nasz serwer Discord, kosmiczne bagiety, link znajdziecie w opisie, oraz na Instagrama, Snapchata i całą resztę, do wszystkiego linki znajdziecie w opisie. A tymczasem w swoim końcu chciałbym pozdrowić następujące osoby. Polaczek XD, William Hero, Anders Breivik, Alan Waltz, Cobain, The Dark World oraz Kefcio 9. Pozdrawiam są do Was, serdecznie Was wszystkich pozdrawiam, jeżeli również chcę zostać pozdrowiony w kolejnym materiale, to najmniej proszę o tym znać w komentarzu na dole. Dziękuję bardzo wszystkim osobom wspierającym ten kanał, a tymczasem to już tyle na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnych materiałach i pamiętajcie, że w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Do usłyszenia wkrótce, trzymajcie się ciepło i bezpiecznie, dobrej nocy, cześć!